Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam pokazać, jak się zachowuje ogólnie wentylator chłodzenia boksowego na procesorze AMD Ryzen 5 5600G. A zachowuje się bardzo fajnie. Nie hałasuje zbytnio. Tylni też się zachowuje bardzo fajnie, tak jak trzeba, tak jak miało być. Karta graficzna RX 580. Płytę znacie z moich filmów, gdzie składałem ten komputer. Dwa przednie wentylatory 92 mm, tak samo tylni 92. Jest to bardzo malutki komputerek. Ale po prostu nie wiem, czy nie przesiądę się na większą lochę, jak na przykład jak ta obudowa się nazywała? Nie pamiętam, zresztą zaraz wam może pokażę. Bo tutaj trochę już mi się zaczyna miejsce kończyć, a ja lubię postawić coś większego. Co jest fajne, chłodzenie zachowuje się w bardzo zarąbisty sposób, tak jak powinno. Jak zaczynam grać w Eurotracka, zresztą poczekajcie, to sobie odpalimy na chwilę Eurotracka. Sorry, że doświetlam, ale no wiecie. O, teraz się uruchamia Steam Eurotrack. Już widać przyspieszenie wentylatora. Sorry, że doświetlam, ale ja chcę zrobić taki test. Uruchamiamy sobie grę. Ten procesor sobie, powiem wam tak, spokojnie daje ze wszystkim radę. Drive. Daje sobie radę ze wszystkim. O, mamy włączoną grę. Dobra, a teraz zobaczymy. Nie jest tragicznie, bo maksymalnie, jak pokazywałem wam, nagrzewa się procesor do 70 stopni i dalej już nie idzie, to znaczy, że chłodzenie jest odpowiednie. Karta graficzna zresztą też, wentylatory oba się kręcą, zresztą widać. Gdzie każdy mówi, że do Cyberpunka RX 580 nie, to nie pójdzie. Karta, która ma 7 lat, spokojnie ciągnie Cyberpunka, pociągnie spokojnie Starfielda i nowsze tytuły, w zależności na jakich ustawieniach graficznych chcecie grać. No i zobaczcie. Mamy odpalony ETS. I nic tu się nie poci. Wiadomo, że karta graficzna jest w tym momencie obciążona. Ale posłuchajcie tego dźwięku. Nie jest to taka tragedia, jak każdy opisuje, że chłodzenie boksowe to palnie, nie pociągnie to tego procesora, bo on się zagotuje. Jakoś u mnie się nie gotuje, to oznacza, że chłodzenie spełnia swoje wymagania. Zasilacz zresztą też nie jest byle jaki. Daje radę? Daje radę. To jest najważniejsze, powiem wam szczerze. Nie musicie stosować wywalonych w kosmos chłodzeń, wodnych, w których jak wam się płyn rozleje na płytę główną, to wam płyta nie dość, że skoroduje, to jeszcze mogą, ale nie muszą wystąpić przebicia lub zwarcia. Sorry bardzo, ale to jest fizyka.
a zarazem też chemia, zachowania płynów, przewodnictwo, rezystancja i tak dalej. Szkoda, że większość osób na YouTubie, które stawia nowe platformy na chłodzeniach wodnych, to robi tak katastrofalne błędy, że od razu promują chłodzenia wodne, gdzie nawet nie mają pojęcia o nich. Ja chcę tym filmem udowodnić, że chłodzenia zwykłe, standardowe, boksowe nie gryzą. One działają. Tylko pytanie brzmi, do jakiej mocy procesora chcecie je zastosować? Bo nie problem jest kupić sobie AMD Ryzen 9 najnowszego, najmocniejszego i zastosować coś takiego. W tym przypadku coś taki cooler nie wystarczy, to jest za mało. Wtedy musimy zastosować o wiele potężniejsze chłodzenie, bo i moc procesora jest ogromna. A w tym przypadku, jak ja mam Ryzena 5 5600G z integrowaną grafiką, to w moim przypadku takie chłodzenie boksowe w zupełności wystarczy. A dlaczego ze zintegrowaną grafiką? Bo jak mi ta karta graficzna zdechnie, bo się coś stanie, to mogę się zawsze przełączyć na wbudowaną w procesor i dalej mogę działać. A wy jak macie w swoim komputerze procesor bez zintegrowanej, przepraszam, grafiki, to jak wam padnie główna grafika, to leżycie i kwiczycie. I będziecie czekać 2 tygodnie, albo dopóki nie zakupicie nowej. Więc dlatego ja wyprzedziłem wszelkie zdarzenia, jeżeli coś się stanie, to ja dalej mogę działać. Dlatego jestem naczelnym inżynierem w swojej miejscowości. Dziękuję i pozdrawiam wszystkich.